Co to za teatr, którego tradycja ma 1000 lat? W Sajgonie jesteśmy. 9-milionowa metropolia, proszę Państwa. No tutaj w Warszawie mamy 3 miliony. Ledwie co. No i wracam z promenady, ulica Ostrobramska. No i przecież te bloki, to wszystko to ja znam, bo głosiłam jako misjonarze z ramienia Świadków Jehowy. No i ci sami katolicy mówią o sobie, że nam, Świadkom Jehowy, zazdroszczą, że jesteśmy uczciwi. Prawdę mówimy, ufamy sobie, możemy kogoś w domu zostawić, oddać klucze. Czego nie ma u katolików, którzy się obgadują i oni sami o sobie, wbijając też samobuja, sami o sobie mówią źle. Zazdroszcząc właśnie wiary, że my w ogóle wierzymy w Boga, że nam lepiej jest, łatwiej żyć. No bo ci moherowi to oni tylko mówią, a co innego w życiu jest. W nic nie wierzą, tylko te pieniądze. Jak przyjdą święta pogańskie, oczywiście zawsze, babilonki, to tylko jedzenie i picie, a Boga nie ma. Kult Marii w internecie też mówią sami, że kult Marii wyklucza Boga. Mówi się o Marii, a nie mówi się o Bogu. No i teraz jesteśmy na wycieczce w Sajgonie. Posłuchajmy, gdzie jesteśmy? To właśnie teatr wodny Lalek. Posłuchajmy, jak grają w wodzie aktorzy. Jest powiązany z rytuałem religijnym, a na wodzie jest dlatego, że występowali aktorzy z lalkami po wsiach w takim czasie przerwy, kiedy na przykład były zalane pola ryżowe. Nie tylko na zalanych polach, na jeziorach, w rzekach. Potem te spektakle, z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców miast, przeniosły się właśnie do metropolii. Można je oglądać w Hanoi, można tak jak my w Sajgonie. I to są aktorzy trzymający lalki, zanurzeni do połowy w wodzie. Oni są za taką zasłoną i pokazują się dopiero na końcu spektaklu. Tutaj u nas w Radiu Tok FM wspominamy o amatorze pijaku lalkarzu. Tak, to znaczy, no teraz on już tak nie szaleje po tych wernisażach, bo nic nie robi, tylko chla. My to chociaż kręcimy filmy, sztuka nas interesuje. A dzisiaj też z Galerii Stalowa 26 taki łysy koneser. Jak była aukcja, no to on wyszedł, no bo na wernisażu woda i soczek. On nie poszalał i wyszedł, bo ich sztuka nie interesuje. Biblia nie interesuje, a to każdego człowieka wiary, Słowo Boże powinno interesować, skoro jest Słowem Bożym, pochodzi ten list od Stwórcy. To powinno to interesować, a nie interesuje.